cyberbezpieczeństwo jest postrzegane tak jak generalnie branża IT, czyli coś męskiego, coś bardzo technicznego, coś, do czego trzeba skończyć politechnikę. A nic bardziej mylnego. Cyberbezpieczeństwem mogą zajmować się też humaniści. Sama jestem dobrym przykładem, jestem psychologiem, cały mój zespół to humaniści. I właśnie, tutaj dochodzimy do tego, co to znaczy cyberbezpieczeństwo. Cyberbezpieczeństwo jako branża to jest bardzo skomplikowana branża, wieloaspektowa. Tutaj kobiety widzę, że zajmują się kwestią policy, czyli procedur, polityk, zajmują się budowaniem świadomości, mogą zajmować się audytami, także tutaj jest wiele do roboty, wiele dla kobiet, wiele dla humanistów, także myślę, że to jest bardzo przyszłościowa branża. Zachęcam wszystkie kobiety do uczestnictwa.